Zapraszam Państwa do Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu na wystawę Aurora, której autorem jest Michel Witaszek, artysta z Niemiec, fotograf, autor instalacji, aranżacji fotograficznych. Artysta, który w bardzo niekonwencjonalny sposób podchodzi do medium fotografii. Zobaczycie Państwo jego instalację fotograficzną, która została stworzona specjalnie dla przestrzeni Arsenału i także serię fotografii, która tutaj także jest za mną. Tematem wystawy są północne światła, światła zwane też aurorą, zorzą polarną. Myślę, że oprócz tej refleksji nad samym medium, nad sposobem wykorzystania fotografii, nad samym światłem, bardzo ważna jest także refleksja ekologiczna, bo ta wystawa odsyła nas do tych sfer naszej planety, które szczególnie są narażone na skutki globalnego ocieplenia, na które patrzymy wszyscy z niepokojem. Ale to są też te rejony, które zawsze fascynowały odkrywców, fascynowały artystów, fascynowały poetów poprzez swoją niesamowitą poetycką aurę. Więcej o tej wystawie opowie kuratorka wystawy, Bogna Błażewicz i sam artysta. Poznałam autora Michela Witaszka 3 lata temu w Niemczech. Kiedy przygotowywałam wystawę kolekcji muzeum o nazwie Villa Sanders, jest to Muzeum Sztuki Papieru w Bergisch Gladbach, tuż przy Kolonii. I miała to być wystawa fragmentu tej kolekcji, ale dyrektorka tamtego muzeum zaproponowała, żeby włączyć również parę prac artystów aktualnie funkcjonujących, działających w środowisku właśnie Bergisch Gladbach i okolicach. I tak właśnie poznałam Michela Witaszka. Rozmawiając z nim jeszcze zanim do tej wystawy doszło, przekonałam się, że jest człowiekiem, który jest niezwykle żywo zainteresowany fotografią właśnie też w tej części teoretycznej. Że ma właśnie zupełnie jakby inne podejście do fotografii, że fotografia nie jest dla niego tylko zatrzymaniem jakiegoś momentu, czyli nie jest uwiecznieniem twarzy, obiektu w chwili, ale jest pokazywaniem, prezentowaniem tych procesów, które za tym stoją. Photography is a, for me a very special thing because I work with a not with the images of photography, but with the material of photography. That means I work with a developer, with a fixer, with a paper, with light, with the basic material of photography. I started always with a photographic paper and I put it in the developer, but in the developer it's a mixture. I always work traces of developer. I work with a brush to make traces of the developer, and at the same time it starts a struggle with a fixer. And there are two materials they work against, and this working process will be the image. Will become image. Mimo, że to brzmi tak laboratoryjnie, że może się kojarzyć z czymś bardzo takim chłodnym i w związku z tym pozbawionym jakichś walorów estetycznych, to wręcz przeciwnie. Prace Michela Witaszka są wręcz pięknymi obrazami. Chociaż jakby nie jest to pokazywanie konkretnej przestrzeni i też nie jest to pokazywanie właśnie tych na przykład świateł północnych, jak tytuł by wskazywał. Nie są to zdjęcia robione gdzieś w strefach północnych, które pokazują zorzę polarną, ale cała instalacja przygotowana przez Michaela jest w charakterze tej zorzy. Jest tutaj to założenie, że widz przychodzi
patrzy w górę, patrzy w niebo i właśnie widzi coś na kształt zorzy, czyli grę świateł na niebie, grę świateł i odblasków. Because they are small pieces, I took a second photography from it, and I make the big, but it's not too big, but the big prints of this, like a prints of a human being, because it's now it's something with against or with in front of me, and I have a dialogue with this kind of piece of photography. And so it's become another idea. It's a kind of capacity of inside this photography, and they take me and I as a spectator, and I have to work with. I have to go around as I see this photography become also a kind of sculpture, because I make different pieces together, and I make a construction of this, and this construction is also in a dialogue with the space I use it, and so it's become more than a simple photography, flat photography on a paper with only this illusion. It's become a real image which is it's working with the spectator, and the spectator has to work with it and to go around and to discover. There's a double meaning of the title. There's one side, it's this northern light, in the polar light, this light appearance in the northern, in the night of the northern countries, and which make a structure on the air. And the other meaning of this title is goddess of the morning, as this light experience in the morning. And this is it's also another mythologic sense. And so I like this double sense. I'm not sure if it's this one or this other one. It's concerned, it's an opening of this world. Mimo, że to jest wystawa fotografii, to ona nie jest statyczna. To jest wystawa bardzo dynamiczna, wręcz ruchoma, ponieważ obiekty wiszą na żyłkach, więc podlegają też powiewom powietrza i jakoś tam grają z osobą, która idzie i wytwarza się pewna relacja. Także myślę, że ważne jest, żeby na tę wystawę wejść, żeby być na niej.